Cześć, z tej strony DJ Refresh. Witam Was w kolejnym filmie na DJ Channel. Dziś zmierzymy się z problemem, z którym musi się zmierzyć każdy mobilny DJ, grający wesela czy też eventy i wożący ze sobą swój sprzęt, a mianowicie ze słabymi akustycznie salami. Ja Wam przedstawię kilka moich patentów, jak sobie można z tym radzić. Jeśli Wy macie jakieś swoje, fajne, sprawdzone sposoby, napiszcie proszę w komentarzu, a tymczasem zaczynamy. Pierwsza, absolutnie najważniejsza rzecz to jest ustawienie kolumn. Kolumny po pierwsze powinny być ustawione w jednej linii, powinny być ustawione w miarę daleko od ścian, a subwoofer lub też subwoofery powinny stać albo na środku, to jest oczywiście najlepsza opcja, ale wiem, że często ciężka do zrealizowania, zresztą sam staram się tego sposobu mimo wszystko unikać, no bo strona, aspekt wizualny też jest ważny. To też w sumie zależy od tego, jaką gramy imprezę, bo jeśli jest to eleganckie przyjęcie weselne na jakiejś ładnej sali, to trochę słabo, żeby tak na środku sceny stały jakieś duże kolumny basowe. Natomiast jeśli gramy jakąś imprezę w klubie, czy też jakiś firmowy event, no to wtedy raczej zależy nam, żeby faktycznie wydobyć maks tej mocy z naszych kolumn i wtedy ten aspekt wizualny może być już na przykład drugoplanowy. Tak czy inaczej, czy to kolumnę basową, czy kolumny basowe, ustawiajmy blisko siebie. Granie w stereo oczywiście też jest możliwe i czasami zdarza się, że fajnie to wychodzi, natomiast jest to bardziej problematyczne i jeśli chcemy naprawdę w trudnej sali zagrać fajnie, to ustawiajmy kolumny basowe blisko siebie. Po drugie, nie ustawiajmy kolumn w jakichś wnękach, w rogach, bo to znowu powoduje dodatkowe rezonansy i dodatkowe odbicia. Starajmy się też w miarę możliwości ustawiać kolumny delikatnie przed sobą, przed DJ-ką, to z kolei pozwoli nam w lepszy sposób wyeliminować problem sprzęgania się mikrofonu czy też mikrofonów. Kolejna sprawa to użycie korektora graficznego. Korektor graficzny może być hardware'owy, może być software'owy, wbudowany na przykład w jakiś cyfrowy mikser. Jest to rzecz, bez której ja sobie absolutnie nie wyobrażam grania w jakiejkolwiek sali. Każda sala ma inną akustykę, więc system musi być zestrojony pod konkretne miejsce. Praca z analizatorem widma bardzo ułatwia nam sytuację i strojenie naszego systemu. Jest to temat, którego po prostu trzeba się nauczyć, ale naprawdę daje to niesamowite efekty i dobrze zestrojony system potrafi fajnie zagrać nawet na trudnej akustycznie sali. Kolejny temat to to, że jeśli naprawdę już jest jakiś totalny dramat i jest bardzo na przykład ciężka akustycznie sala, jest niesamowity pogłos, czasami warto rozpatrzeć opcję zagrania po prostu bez subwoofera, bo te częstotliwości basowe są najbardziej problematyczne, je jest najtrudniej opanować i po prostu czasami jest to no, walka z wiatrakami i może się okazać, że albo mocne ściszenie basu, albo po prostu wyłączenie go jest jedyną słuszną opcją. Także nie bójmy się tego. Na koniec jeszcze jeden z moich ulubionych patentów to jest stawianie linii opóźniającej. Czasami na sali stawiamy jedną, dwie, a nawet trzy linie opóźniające. Z małych kolumn oczywiście linie opóźniające, jak sama nazwa wskazuje, muszą być koniecznie odpowiednio opóźnione. Postawienie kolumn po prostu tak sobie bez żadnej ingerencji procesorem DSP nie ma żadnego sensu, wręcz jeszcze tylko pogorszy nasz problem. Więc lepiej jest zagrać czasami ciszej, używając kilku stref, niż grać tylko głównym zestawem z pełną mocą i wtedy może być to faktycznie trudne do wytrzymania. To są moje podstawowe sposoby i patenty radzenia sobie z trudnymi salami. Tak jak powiedziałem na początku, jeśli macie jakieś swoje fajne sposoby, koniecznie napiszcie w komentarzu. Takich dobrych sposobów nigdy za wiele. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. To wszystko na dziś. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!